Pierwsze wrażenie, jak wsiadłem, wydaje mi się, że jest to rower dosyć krótki. Ja mam 168 cm, jeżdżę generalnie na eskach i taką ramę wypożyczyłem. MK by była już za duża, jednak wrażenie mam, że ta rama jest króciutka. Przekrok jest normalny, przekrok jest taki, jak ja potrzebuję. Oczywiście rower zbudowany na bazie grupy SREM 11-rzędowej. Klamko manetki bardzo wygodne, zresztą znany model, to nie jest nic nowego. Klasyka gatunku już w tej chwili. No muszę powiedzieć, że po przejechaniu kilku kilometrów na tym rowerze czuję się niemalże jak na swoim. Jak widać, takie warunki to już dla gravela trochę za dużo. Tu już trzeba prowadzić. Nie ma mocnych, tu tylko MTB. Parę kilometrów, trochę to za mało może, ale pierwsze takie odczucia mam już. Rower się zbiera całkiem nie najgorzej, na szosie trochę zostaje, trzeba by pokombinować z napędem. Jeśli chodzi o hamulce, dają radę, po prostu dają radę, to nie jest top topów, nie jest to podstawowy SREM. Przerzutka tylna SREM Apex, więc podstawa też. W przyszłości można by było zmienić klamki, jak najbardziej działają pewnie, są wygodne, nie ma z tym żadnego problemu. W trudniejszym terenie wjechałem niestety w jakieś piaski, no, na tych oponach głęboki kopny piach to jest równoznaczne z zatrzymaniem, ale tu, gdzie dawałem radę przekręcić korbą, to ten rower stabilność ma tak dobrą, że dawałem radę po prostu utrzymać kierunek jazdy i no, nie myszkowałem za bardzo. Jest pewne oparcie w kierownicy, flara, profil klamek, w ogóle profil tego wszystkiego jest ok. Jeśli chodzi o oponę, no, oponę myślę, że 42 wejdzie jeszcze, nie wiem. 42. Z przodu trochę więcej. I w taki rozmiar bym celował w gravelu. Wolałbym mieć jednak trochę szerszą oponę, bardziej wszechstronną, bardziej uterenowioną, po to, żeby po zjechaniu z szosy mieć troszkę więcej oparcia w oponie. Może to kwestia przyzwyczajenia do szerokich kapci w MTB. Bardzo możliwe. Rower generalnie na plus. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle. Wygodne siodło Selitalia. Dla mnie, jak znalazł, dla mnie pasuje. Jeśli chodzi o mocowania, no to jest ich tyle, że no, na pierwszy rzut oka ciężko ogarnąć to wszystko wzrokiem. No. Minusów, no to tak jak już wcześniej wspominałem, a jeżeli nie, to powiem. Wydaje mi się, że, a to jest moje tylko wrażenie, że trochę jest krótki, aczkolwiek tak patrząc teraz, to widzę, że jest jeszcze zapas w pozycji siodła. Mógłbym siodło do tyłu przesunąć. Jest to możliwość jeszcze wydłużenia mostka, więc tutaj nie ma problemu. Jest całkiem dużo możliwości jeszcze. Jest jeden mankament, który zauważyłem na samym początku jazdy. Jak stanąłem w korbę, zahaczyłem kolanem o końcówkę baranka. Musiałbym dobrze się temu przyjrzeć jeszcze. W każdym razie wydaje mi się, że to jest całkiem rozsądny wybór. Czy będę miał taki rower, czy nie? Przyszłość pokaże. Zobaczymy.
całkiem sprawnie jedzie po szosie.